dostał Take One Górniak! Take One, tutaj mogę zdradzić taką ciekawostkę, chciał toczyć pojedynki bez rękawic, tak naprawdę, jak pamiętam pierwszą jego rozmowę z właścicielami organizacji Fame, zapewniał, że on jest gotowy na konfrontację na gołe pięści, natomiast to w organizacji Fame nie przeszło. Małe rękawice, jutro w takich będzie konfrontował swoje umiejętności z Filipem Zabielskim. Pierwszy pojedynek, a więc wspólne ogniwo Zabielskiego oraz Take One'a, Hater. Ten pojedynek zakończony bez werdyktu. No contest po kontuzji. Spory niedosyt, jeśli chodzi o Take One'a. Natomiast Rafa podchodzi do tego pojedynku z dużym luzem. Mówi, że on tak naprawdę nic nie musi. Chce czuć się w tej klatce dobrze i przede wszystkim otrzymać szansę, aby zaprezentować to, co wytrenował na sali przez te kilka tygodni ciężkich treningów. Mocny cios. Wysoko uniesiona prawa pięść. Blisko Polika, aby nie dać rywalowi okazji na kontrę. Lepsze warunki fizyczne w tym pojedynku będzie miał Filip Zabielski, ale czy to wystarczy, aby zatrzymać Take One? Duże tarcze, a więc z pewnością zobaczymy kopnięcia, tak jest. Są niskie, są też middle kicki. Naprawdę ten dźwięk z bliskiej odległości po kopnięciach robi wrażenie. Były uderzenia, były kopnięcia, rozgrzane ciało Take One'a, więc można dołożyć także kombinacje. To wszystko jutro podczas pojedynku z Filipem Zabielskim będzie chciał zaprezentować Take One. Przypominamy, druga walka w organizacji Fame i jak widać, gromkie brawa dla Take One'a, także ten zawodnik może liczyć na wasze wsparcie tu zgromadzonych, ale pewnie również licznie zgromadzonych.